Cześć. Będąc ostatnio u znajomego, który zajmuje się mechaniką samochodową, podglądałem, z jakich on narzędzi korzysta. Moją uwagę zwróciły takie oto wyjątkowo długie szczypce montażowe z kształtową powierzchnią chwytającą. Zobaczcie w porównaniu z innymi szczypcami, jakie posiadam, jakie są one kompaktowe i zarazem długie, 280 mm, co sprawia, że pomogą przy wielu pracach montażowych w trudno dostępnych miejscach. Zaopatrzone w półokrągłe, wąskie, ząbkowane końcówki, zapewniające pewny chwyt. Ja kupiłem je na Amazonie i wybrałem odmianę ze szczękami wygiętymi pod kątem 45 stopni. Widziałem też z dziobem prostym w tej samej cenie. Wykorzystuję je podczas serwisowania maszyn przemysłowych. Nasadki rękojeści wykonane są z tworzywa sztucznego, powlekane. Nie nadają się do pracy z elementami będącymi pod napięciem elektrycznym, ale gdy maszyna jest wyłączona i potrzebuje na przykład osadzić przewód w zacisku, który jest głęboko w szafie, to tym narzędziem i przy pomocy długiego wkrętaka można sobie pomóc. Te szczypce równie dobrze sprawdzą się podczas serwisowania samochodu w trudno dostępnych miejscach, jak na przykład w komorze silnika. Powierzchnie w szczękach są ząbkowane. Posiadają również frezowane rowki o gładkiej powierzchni do bezpiecznego i pewnego chwytania, trzymania, prowadzenia małych rur, przewodów i innych elementów okrągłych. To tyle w tym odcinku. Życzę Wam miłej i bezpiecznej pracy. Cześć!